Teraz przekraczałam tą bramę. Skończyłam studia prawnicze na Wydziale Prawa. Wtedy mi się wydawało, że Jezusa potrzebują ci, którzy może w jakichś patologiach, którym może się nie udało, którzy może są gdzieś w jakimś rynsztoku albo w dole swojego życia. Ale nie ja. Kończę prestiżowy Wydział Prawa w tym kraju. Cały świat stoi przede mną otworem. Tak wtedy siebie postrzegałam. Liczyłam samą siebie. Liczyło się to, co dla mnie, to, co moje, żebym ja była szczęśliwa, żebym zaspokoiła swoje deficyty. Niestety tak w większości żyjemy. Ale prawda jest taka, że tak jak ja potrzebowałam Boga, tak każdy potrzebuje. Każdy potrzebuje spotkać się z Jezusem. Wydawało mi się również, że skoro urodziłam się w takim kraju, w kraju, który jest krajem, tak się mówi, chrześcijańskim, to z racji swojego urodzenia, skoro obchodzę Wigilię, Wielkanoc, prostą mam drogę do nieba. Wydawało mi się, że nie grzeszę, nikogo nie zabiłam, nie zdradziłam, że czasem sobie skłamię, odgadam czy pomyślę, przecież tak każdy żył. Ale prawda była o mnie taka, że niebo nigdy nie byłoby moim udziałem, bo ja nie miałam nic wspólnego z Bogiem, nic wspólnego z Jezusem. A moja sprawiedliwość dla Jezusa była jak splugawiona szmata. Bóg nie jest taki jak ludzka sprawiedliwość i każdy z nas potrzebuje się z Nim spotkać. Przyjaciele, gdy skończyłam studia, myślałam, że zaspokoję swoje życie, zdobywając to wszystko, co oferuje świat. Dobra praca, mąż, dzieci, gruby portfel, zagraniczne wakacje, dobre samochody, piękny dom. Myślałam, że o to chodzi w życiu, ale im więcej brałam garściami z tego, co dawał nam świat, tym większą czułam w sobie pustkę. I tak naprawdę nie było już nic, co mógłby zaoferować mi świat, żeby tą pustkę zaspokoiła. I w tym momencie dotarły do mnie słowa Ewangelii o Jezusie, który umarł za mnie na krzyżu. I wewnątrz mnie pojawiła się taka myśl, że to jest takie trochę głupie i może nie nowoczesne. Ale Słowo Boże mówi, że mowa o krzyżu i o Jezusie jest głupotą dla tych, którzy nie chcą uwierzyć, ale jest mądrością i mocą zmieniającą życie dla tych, którzy uwierzą. A w moim sercu coś drgnęło. I pomimo mojej całej dobrze wyedukowanej głowy, pomimo całej mojej mądrości zdobytej na Wydziale Prawa, pomimo całej mojej mądrości zdobytej na studiach podyplomowych, pomimo pracy, jest też powiedziane, że trudno jest bogatemu w duszy swojej wejść do Królestwa, bo trzeba to wszystko poniżyć przed mądrością Bożą. Ale gdy ja usłyszałam słowa Ewangelii tak jak wy teraz, gdy do mnie przybliżyło się Królestwo, tak jak przybliżyło się do was teraz, to w moim sercu coś drgnęło, bo wewnątrz mnie ja wiedziałam, że to jest prawda i wewnątrz mnie ja wiedziałam, że ja tak naprawdę cały czas szukam Boga. Ja się zastanawiałam, czy wierzę, czy nie wierzę, czy On jest, czy nie, czy ktoś go sobie wymyślił, czy może to jest prawda. Świat już nie dał nic w swojej ofercie, a wewnątrz siebie czułam pustkę. I wtedy powiedziałam, Boże, ja chcę Cię poznać. Bo ci ludzie, którzy zwiastują Ewangelię tak, jak zwiastuję ja wam teraz, oni mówili o Bogu, którego znają, a ja Cię nie znam. Powiedziałam, Jezus, chcę Cię poznać. Chcę zobaczyć, jaki jesteś naprawdę. I tak jak teraz docierają do was te słowa, tak jak przybliżyło się Królestwo, tak teraz przed wami, jak przede mną wtedy, leżało przekleństwo i błogosławieństwo. Bóg kładzie życie albo śmierć. Decyzja jest po naszej stronie. Ja wybrałam. Ja wybrałam życie. Ja wybrałam błogosławieństwo. To była moja decyzja. Tak samo jak to jest wasza decyzja. Powiedziałam, Jezus, chcę Cię poznać, ale naprawdę, nie tak jak mi dotąd opowiedziano. Nie tak jak go mi przedstawiono. I tak spotkałam się z Jezusem, narodziłam się na nowo, tak jak powiada Pismo. Uwierzyłam w swoim sercu i ustami swoimi wyznałam, że Jezus jest Panem, że umarł za mnie na krzyżu i że zmartwychwstał. Przyjaciele, Jezus umarł na krzyżu za każdego z nas, po to, żebyśmy nie musieli cierpieć, po to, żebyśmy nie musieli być chorzy. Ja miałam guza w piersi, zostałam uzdrowiona, mam na to dokumenty.
Ponieważ na krzyż Jezus poniósł każdą chorobę, każde cierpienie. Nie musicie żyć w depresji. Nikt nie musi chodzić w lękach. Diabeł jest pokonany. Zrobił to Jezus na krzyżu. I to się zamanifestowało w moim życiu. Z choroby, z guza piersi zostałam uzdrowiona. Później zostałam uzdrowiona z choroby tarczycy. Ja nie mam złych dni, nie mam depresji. Jestem zdrowa. Jest to dostępne i możliwe dla każdego z was. Każdego dnia zwyciężam, bo zaufałam Jezusowi. Bo gdy przede mną został położony wybór, przekleństwo czy błogosławieństwo, życie czy śmierć, ja odpowiedziałam, tak, chcę życie. Chcę z Tobą, Jezus, życie. Podejmuję mądrą decyzję. Będę Cię szukać. Zapraszam Cię do mojego życia. Pociągnij mnie do siebie. Chcę Cię poznać naprawdę. To jest dostępne dla każdego z was. Ale trzeba przyjść. I tą całą mądrość, którą zdobyłam również ja, uniżyć przed Bogiem. Powiedzieć, chcę Cię poznać. Chcę poznać tą mowę o Twoim krzyżu. Przyjaciele, krzyż to jest wyraz miłości Boga do człowieka. Z Bogiem się można spotkać tylko i wyłącznie przez to, że uwierzymy w Jezusa. Jezus to Bóg. Oddał za nas swoje życie z miłości do człowieka. To nie jest ten sam krzyż, który nosicie na szyi, na jakimś łańcuszku czy rzemyku. To nie są te dwie deseczki, które widzimy w jakiejś sali powieszone. To nie jest ten krzyż. Krzyż to wyraz miłości Boga do człowieka. Krzyż to jest miejsce, z którego płynie moc. I w moim życiu ma to manifestację. Jest to dostępne dla każdego z was. Jeżeli wy, tak jak ja kiedyś, powiecie do Boga, ażeby to On przekonał was o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie w swoim, waszym życiu, to będziecie mieli tego manifestację. Ja uważałam, że jestem sprawiedliwa. Ja uważałam, że jestem bez grzechu, dopóki nie powiedziałam: Duchu Święty, Ty, który podniosłeś Jezusa Chrystusa z martwych, przekonaj teraz mnie o grzechu, sprawiedliwości i sądzie w moim życiu. I przyszła pokuta, i przyszedł moment spotkania z Jezusem. I okazało się, że nagrodą za moje życie bez Boga nie byłoby niebo, ale byłaby śmierć. Każdy potrzebuje się spotkać z Jezusem, jeżeli chce, żeby niebo było jego udziałem. Ale tak jak kiedyś niebo, tak teraz już tutaj na ziemi możemy również mieć niebo. Nikt nie musi być chory, nikt nie musi cierpieć, mieć złych dni. Każdy może zwyciężać, bo to zwycięstwo zostało nam dane na krzyżu. To wykonało się dla nas na krzyżu, wykonało się dla mnie i dla was przez spotkanie z Jezusem. Być może jesteś na coś chory, być może masz depresję albo ręki. Przyjdź, położę na ciebie ręce, będziesz zdrowy. Tak samo jak wtedy, gdy Jezus chodził po ziemi. On powiedział, że ci, którzy uwierzą w Niego, będą jeszcze większe rzeczy czynić. Będą kłaść ręce na chorych, a ludzie będą uzdrawiani. Będą ich uwalniać. Chodź, weź swój cud, sprawdź nas. Położyłam ręce na kobietę, która nie mogła mieć dzieci. Niedługo urodzi swoje drugie dziecko. O takiej mocy mówimy. Bóg ma realną moc. Manifestuje się w tej chwili na ziemi przez tych, którzy z Nim chodzą. Przez tych, którzy są wypełnieni Duchem Świętym. Przez tych, którzy uwierzyli w Jezusa i uczynili Go swoim Panem. Realne chrześcijaństwo to jestem teraz ja tutaj i ci, którzy tu są ze mną. Ci, którzy realnie świadczą o Jezusie. Ci, którzy z Nim żyją. To jest też dostępne dla was. To jest tak samo dostępne dla was, jak jest realne w moim życiu. Przez narodzenie się z Bożego Ducha. Za chwilkę z Panem porozmawiam. Dobrze? Przyjaciele, tak jak wam powiedziałam, jedyna droga do Ojca to jest droga przez Jezusa. Jezus powiedział, że nikt nie przychodzi. Nikt nie przychodzi inaczej do Ojca, jak przez Niego, bo On jest drogą, prawdą i życiem. Tak też było w moim życiu. Tak też może być w waszym życiu. Jeżeli wy w swoim sercu
Uwierzycie, że Jezus Chrystus jest Bogiem, że umarł za was na krzyżu i Bóg wzbudził go z martwych i swoimi ustami to wyznacie. Narodzicie się z Bożego Ducha. Tak jak Królestwo jest moim udziałem, tak samo stanie się waszym. Tak samo stanie się waszym udziałem. Bóg to dobry tata. Jeżeli ktokolwiek ci powiedział, że on zsyła jakąkolwiek chorobę, żeby cię czegoś nauczyć, jakiekolwiek cierpienie, to cię oszukał. To jest nieprawda. I nie ma na to żadnych potwierdzenia, w żadnych słowach Biblii. Jesteśmy dziećmi nowego przymierza, ci, którzy narodzili się z Bożego Ducha. I zwycięstwo Jezusa jest naszym udziałem. To jest dobry tata. Jeżeli byście mieli coś zapamiętać z tego, co teraz słyszycie, to zapamiętajcie to, że Bóg jest dobry i tylko dobry. I że możecie wołać do Niego z podniesioną głową, wezwać imienia Jezus nad swoim życiem. I On da wam się poznać, tak jak dał poznać się mi. Moje życie od momentu, kiedy spotkałam Jezusa, zostało kompletnie zmienione. Ja spokutowałam ze starego myślenia, spokutowałam z czasu, w którym chodziłam bez Boga. Powiedziałam Mu, potrzebuję Ciebie, potrzebuję każdego dnia, pociągnij mnie do Ciebie, chcę więcej. Wszystko w moim życiu, co zetknęło się z Bogiem, wszystko w moim życiu, co zetknęło się z Jego prawdą, doznało zmiany. To, co nie powinno być, to zniknęło, ale to, co było realne, to, czego dotknęłam z Bogiem, zostało podniesione. Całe moje małżeństwo, tu jest mój mąż, moje macierzyństwo, jestem mamą dwojga nastoletnich dzieci. Wszystko, wszystko, co było w moim sercu, stoję przed wami i świadczę tak, jak Jezus świadczył swoim życiem, tak samo ja świadczę moim życiem o tym, że każdego dnia realnie chodzę z Bogiem, że każdego dnia realnie zwyciężam. Możecie znaleźć nas w internecie, nazywamy się Kościół Mocy. Tam są nasze świadectwa. Ja nazywam się Julita Korgol. Możecie sprawdzić mój profil facebookowy. Tam jest więcej świadectw. Tam jest droga mojego chodzenia z Bogiem. To jest dostępne także dla was. To wszystko zależy od waszej mądrej decyzji. Każdy musi podjąć mądrą decyzję. Wybrać życie albo śmierć. Jezusa albo śmierć. To jest to błogosławieństwo albo przekleństwo. Wy zdecydujecie. Podejmujcie mądrą decyzję. Większość z was to młodzi ludzie. Startujecie do życia. Alleluja.